Hej, mam dzisiaj do Was kilka spraw. Chciałem Wam przedstawić, jak wygląda sytuacja związana z tym, co robię i co będę robił na moim kanale, na naszej grupie. Tak, aby było wszystko jasne i klarowne, zawsze lepiej nagrać jakiś materiał, niż po prostu każdemu z osobna odpisywać. Od początku, jak zaraziłem się tym całym hobby związanym z magazynowaniem energii, mocno starałem się gdzieś tam, powiedzmy, inne osoby zarazić, zainteresować tym tematem, tym, co po prostu też jarało mnie. Nie było lekko, ale z czasem się udało. Jak sami wiecie, gdzie jesteśmy w tym momencie. W międzyczasie powstały dwie fajne grupy, gdzie naprawdę jest masa pozytywnie zakręconych ludzi. Robi projekty takie jak moje i 100 razy lepsze. Dzieli się wiedzą, rozwiązuje tam swoje i innych problemy. Także to jest naprawdę mega sprawa dla mnie, jeżeli tak popatrzę sobie wstecz, to jestem naprawdę bardzo, bardzo z tego dumny i zadowolony z tego, co się dzieje na grupie i to, co się dzieje pod filmami, które Wam udostępniam. Bardzo fajnie, że odbiór jest jak najbardziej pozytywny i za to Wam naprawdę dziękuję. Jest fajnie, bo z jednej strony ja to robię dla siebie, ale z drugiej strony też to robię dla Was. W międzyczasie jeszcze właśnie powstała, zapomniałem wspomnieć, strona internetowa, która stara się to wszystko skupić w jedną całość, tak aby wszyscy mogli sobie po prostu łatwiej odgrzebać pewne informacje. To są pytania, które się powtarzają, to są pytania, na które są odpowiedzi pod filmami, tylko po prostu ludzie są najzwyczajniej w świecie, przykro to stwierdzić, ale leniwi. Nikomu się nie chce szukać, każdy woli po prostu mieć na gotowo, podane do ręki, na tacy. Dostaję oprócz tych bardziej konkretne zapytania, które jednak wymagają pochylenia się nad tematem. Czasami nawet kilka dni wymiany mailowej, żeby rozwiązać problem. Pomagam ludziom w druku, w projektowaniu 3D. Często spędzam przy komputerze masę godzin, żeby coś zaprojektować, żeby komuś coś pomóc. Zawsze jest to w formie za darmo. Od nikogo nigdy nie chciałem pieniędzy. Jak drukuję dla osób z grupy, nigdy od nikogo nie brałem pieniędzy za pracę. Jest to zawsze w formie, że oddaj mi za materiały, za elementy eksploatacyjne, które się w drukarce jednak zużywają. Doradzam ile mogę, pomagam ile mogę. Jednak w tym momencie dla mnie kanał jest naprawdę bardzo duży. Jest naprawdę sporo osób na kanale, na grupie. Dużo osób właśnie takie zapytania i prośby, które Wam tutaj wymieniłem, w moim kierunku wysyła. Nie wiem dlaczego, ale każdy uważa, że jest jedną osobą, która takie pytanie zadaje. Z mojej perspektywy jest to tak, że bardzo często przychodzę z pracy po 8-9 godzinach, siadam przy kompie o tej godzinie 15 i łapie mnie 12 w nocy. I takie sytuacje się często i coraz częściej powtarzają, że najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie tego przerobić. I mimo, że naprawdę bardzo lubię pomagać innym, doszedłem do takiego stanu, że nie mam czasu w ogóle dla siebie i ostatnie moje tygodnie opierają się tylko i wyłącznie na tym, że zajmuję się problemami innych, często tak błahymi, że nawet mi nie chce się odpisać, ale jak przewertujecie sobie moje filmy od początku, mam taką zajawkę, że nikogo nie zostawiam bez odpowiedzi. Każde zapytanie na kanale, każde jakieś zapytanie na grupie, zawsze wszystkim odpowiadałem, zawsze wszystkim pomagałem. Bo moim zdaniem, jeżeli twórca ma swoich odbiorców, tak, ja nagrywam filmy, wy chcecie je oglądać i uważam, że ta korelacja między widzami a twórcą jest zajebista, jeżeli się właśnie utrzymuje ten kontakt. I kilka dni temu dałem taką informację na grupie, że będę po prostu chciał parę rzeczy w tym, co tutaj robię, dla siebie, dla Was pozmieniać. Miałem obawy, że zostanie to źle odebrane, ponieważ taka informacja często po prostu ludzi drażni. Co się zmieni na kanale, a co się nie zmieni? Może zacznijmy od tego, co się nie zmieni. Nie zmieni się to, że jeżeli jakiekolwiek projekty będę w przyszłości wykonywał, wszystko będzie nadal udostępniane za darmo, nikt nie musi mi za to płacić, nie potrzebuję tego, robię to z czystej frajdy i lubię, jeżeli rzeczy, które wykonuję, są przydatne dla innych. Na pewno też będę starał się odpowiadać na komentarze. Nie tak często jak teraz w tym momencie, że po prostu siadam i wszystkim odpisuję. Prawdopodobnie będę raz na tydzień, może na 2 tygodnie siadał przy kompie sobie po prostu w wolniejszym dniu i wybiorę najfajniejsze komentarze, które coś wnoszą do materiału i po prostu postaram się wszystkim na to odpowiedzieć. I to na pewno się nie zmieni. Co się zmieni?
przestaję w jakikolwiek sposób odpowiadać na maile, więc nie miejcie mi tego za złe, jeżeli będziecie do mnie pisali i nie dostaniecie do mnie odpowiedzi. To jest dokładnie związane z tą zmianą, którą chcę u siebie wprowadzić. Zdecydowanie odpuszczam temat maili, wiadomości, Skype, Messenger, pomocy w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. To jest definitywnie ucięte i zdania już nie zmienię, ponieważ potrzebuję po prostu głębszego oddechu, tak aby mieć czas dla siebie, a tego po prostu czasu nie mam w ogóle w tym momencie, przez to, że czuję się wewnętrznie zobowiązany, żeby wszystkim pomagać i to chyba jest po prostu strasznie wyniszczające, jeżeli chodzi o moją osobę i chęci dalszych prac nad projektami. A więc to, co się zmieni, to, że zostawiłem taką furtkę. Uruchomiłem wsparcie, są 4 poziomy tego wsparcia, w zależności czego ode mnie oczekujecie. Po pierwsze, chcę zmniejszyć ilość zapytań, bo to jest naturalne, jeżeli się taką opcję wprowadza, to dużo osób po prostu z tego zrezygnuje. A druga sprawa, tych zapytań będzie mniej, ale będą konkretniejsze i ja będę miał więcej czasu na odpowiedzi i te odpowiedzi po prostu będą większej jakości. I tak dalej, są kolejne poziomy, jeżeli potrzebujecie, żebym coś Wam zaprojektował, coś Wam wydrukował, to tak samo są kolejne poziomy, możecie się z tym zapoznać. Rozumiem, że wielu osobom to się nie spodoba, ok, macie do tego prawo. Oczywiście i tak będę starał się odpowiadać na pytania osobom, które nawet nie wspierają kanału, tylko to po prostu może być z opóźnieniem, bo nie będę temu już poświęcał tak dużo czasu, jak do tej pory. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to na zdrowie. Mam nadzieję, że Wy to też zrozumiecie. I też mam nadzieję, że dzięki temu będę miał więcej energii i czasu na nagrywanie kolejnych projektów dla Was. To jest pierwsza rzecz, którą Wam chciałem przekazać. Prace związane z modernizacją serwerowni, bo ponieważ jak wiecie, po wymianie tej ładowarki, jak słusznie Maciej Krasucki zauważył, że raz spróbujesz niebieskiego, nie będziesz chciał nic innego, to tak faktycznie jest. Po ładowarce przyszedł czas na szanta, na power dystrybutora, na cerbo i tak dalej. Troszeczkę się muszę przestawić, ponieważ ja się przyzwyczaiłem do typowo chińskiego sprzętu. Nie chodzi o to, że jest gorszy, tylko tak jak mamy ten falownik. Falownik jest all-in-one, czyli tam mamy wszystko. Ładowarka AC, ładowarka MPPT, przetwornice, transformator, wszystko w jednym. Czyli to podpinamy do systemu, panele, baterie, sieć, wejście, wyjście i tyle. I to wszystko nadzorowało jedna maszyna. Victron z kolei jest to taki twór składający się z klocków. Ładowarki oddzielnie, falowniki oddzielnie, MPTT duże ładowarki oddzielne, mniejsze oddzielnie, dystrybutory oddzielnie, jednostka zarządzająca oddzielnie i tak dalej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Victron opiera się na klocuszkach i do tego trzeba się przyzwyczaić. Plusem jest to, że te klocuszki naprawdę genialnie z sobą współpracują. Jeżeli ktoś już w miarę ogarnie, o co chodzi, a ja jeszcze jestem na samym początku drogi, to zaczyna się doceniać, dlaczego Victron ma taką, a nie inną opinię. Na tą chwilę jestem z testów zadowolony. Jak widzicie, to sobie tutaj wszystko spokojnie działa. Tutaj od Macieja sobie przywłaszczyłem plik i wydrukowałem taką osłonę, ponieważ jak widzicie, terminale mam na wierzchu. Musicie mi wybaczyć, że tak to wygląda, bo to jest to na razie stanowisko testowe. Mam tu mega bałagan. Ostatnio, co Wam pokazywałem, czyli za późno wymieniłem dyszę. Okazało się, że dysza już jest po prostu zużyta. Tak samo jak i teflon. I porobiły się takie o gadżety. Porozwarstwiała się, popękała. O. W ogóle nie trzyma się to kupy, rozłazi się w rękach. Po wymianie dyszy naprawdę wydruk jest pierwsza klasa. Zawsze jak się pokazuje na kamerze wydruk, to tak trochę dziwnie wygląda, bo te warstwy się odbijały świetle, ale to jest naprawdę bardzo gładkie, bardzo równe. Naprawdę jestem zadowolony po wymianie dyszy z wydruku. To jest zestaw jeszcze nie złożony do końca, bo tutaj trzeba przykleić te nóżki. Osłonę. To jest zestaw właśnie dla mojego brata, pod jego magazyn. Tu są uchwyty pod liczniki. To jedne z ostatnich wydruków, które mam do zrobienia dla niego. I tak to sobie rośnie.
Tam, jak widzicie, leży sobie już ładowarka 450x100, tą, o której ostatnio Maciej nagrywał film, możecie sobie zerknąć. Porusza tam ważne kwestie związane z tą ładowarką. W moim przypadku nie powinno być problemu, ponieważ mój system będzie typowo systemem wyspowym. Nie jestem prosumentem, więc ten temat niejako mnie nie dotyczy. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy w trakcie, jak to wyjdzie. W planach jest tak, żeby tutaj były trzy falowniki i one objadą trzy fazy. Dwie duże ładowarki TRS-ki, 450, a te liczniki przerzucę na tą ścianę, drukarka stąd będzie zabrana. Tak więc tutaj będzie troszkę prac. Taki wstępny szkic zrobiłem, zobaczcie sobie, jak planuję, żeby to wyglądało. I tak to małymi kroczkami powoli sobie idzie. Jak mam jakieś wolne pieniądze, uda mi się coś odłożyć, to kupuję kolejne klocki. Tutaj wielkie podziękowania dla Marcina. Marcin jest tutaj taką dobrą duszą całego tego projektu, całej tej zmiany. On mnie tu mega wspomaga. Nie ukrywam, że mam bardzo fajne ceny. Nie jest to za darmo, jak tutaj niektórzy twierdzą, ale są to typowo ceny instalatorskie. Bardzo mi tutaj Marcin wspomaga i wielkie dzięki mu za to, robi naprawdę mega robotę. Ludzie się po prostu odklejają i nie wiedzą, na czym świat się kręci. Mój kanał jest bardzo mały, nie wiem, te 7-8 tysięcy subskrypcji, 1000 do 2000 wyświetleń na film powoduje to, że ja nie jestem jakimś rozchwytywanym twórcą i nikt tu nie wpada do mnie: Lechu, trzymaj tutaj za darmo falownik, tylko powiedz, że on jest zajebisty. Ludzie są po prostu poodklejani i im się wydaje, że z automatu uruchomienie kanału na YouTubie daje kurde miliony w portfelu. Wygląda to tak, że po odjęciu 23% od tych zarobków, jest to w granicach chyba 150-130 zł na miesiąc, ale kanału nie prowadzę ze względu na pieniądze, tak więc to jest tylko taki dodatek, który gdzieś tam wpada i po roku, powiedzmy, jak uzbiera się jakaś kwota 1000 czy 1200 zł, mogę kupić jakiś element tutaj do tego, co robię tutaj w serwerowni, co Wam pokazuję na filmach. Jednak to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że tutaj wpadają miliony złotówek i ktoś jest rozchwytywany przez firmy, do mnie tutaj ktoś wpada i mi proponuje nie wiadomo jakie korzyści, nie wiadomo jakie rzeczy do pokazywania. Nigdy nie dostałem tutaj nic za darmo, za wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, musiałem zapłacić. Nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że ceny, które dostaję, są na pewno dużo lepsze niż Wy dostaniecie. Nigdy nie promowałbym nic na kanale, co jest niezgodne z moim sumieniem. Jeżeli coś jest złe, nigdy tego nie zobaczycie i ja nie powiem o tym, że to jest fajne, jest dobre i kupujcie to. Wszystko, co widzicie u mnie, zawsze macie szczerą opinię o tym, czy to jest dobre, czy złe. Zawsze wyrażam swoje zdanie, ale to dlatego, że ja nie jestem uwiązany promocją. Nikt nie przyszedł do mnie, nie dał mi tych ogniw za darmo i słuchaj, Lechu, masz tutaj te ogniwa i nie możesz złego słowa o nich powiedzieć, masz same superlatywa, tutaj wszystko to opisać, bo inaczej ja Ci ich nie dam, no nie? Albo zobaczysz, więcej nie będziemy współpracować. Uroki kupywania rzeczy własnymi pieniędzmi mają to do siebie, że możesz wyrażać opinię wedle własnej woli. Muszę też Wam powiedzieć, że dostaję czasami propozycje, powiedzmy raz na miesiąc, raz na kilka miesięcy od jakichś większych firm, żebym coś tutaj promował, ale warunki są zawsze takie, że nie mogę nic złego powiedzieć, muszę nagrać kilka filmów i opowiedzieć w samych superlatywach o tym produkcie. Oczywiście ja takie współprace wszystkie odrzucam, nie są dla mnie w żaden sposób korzystne, a musiałem po prostu schować godność w kieszeń i zapomnieć, po co to wszystko robię, i to hobby po prostu w pewnym momencie zmieniłoby się w taki kaganiec, którego nie chcę po prostu sobie zakładać. Dlatego, wracając do tematu, niestety muszę Was rozczarować. Nie mam nic za darmo, za te wszystkie rzeczy muszę zapłacić. Jak wspomniałem, na pewno lepsze ceny niż ma zwykły śmiertelnik, w związku z tym, że dostając coś tutaj na kanał, mogę parę rzeczy o tym powiedzieć i dzięki temu taką cenę lepszą mam. Ewentualnie ktoś po prostu chce mi pomóc i w formie takiej pomocy
daje mi dobre ceny na produkty, które w sklepie po prostu musiałem zapłacić dużo, dużo więcej. Tak jak w przypadku tutaj tych elementów, które teraz kompletuję do Victrona. Tu też ktoś pisał, że fajnie, bo mam za darmo. No nie, kolego, fajnie nie jest, bo nie mam za darmo. Fajnie jest, że trafiłem na naprawdę fajnego gościa. Ten człowiek to Marcin. Marcin mnie tutaj wspomaga. Nie jest to za darmo, ale daje mi takie ceny, których bym na pewno nigdy nie dostał jako zwykły śmiertelnik. Są to ceny na poziomie cen instalatorskich. Robi to zupełnie bezinteresownie. Nigdy nie chciał, żebym cokolwiek o nim wspominał. Więc mam nadzieję, że jeżeli tutaj o nim wspomnę, nie będzie miał mi za złe, ale w związku z tym, że naprawdę mi tutaj dużo pomaga, wypadałoby z mojej strony wspomnieć, że to naprawdę fajny gość. Zajmuje się instalacjami, zajmuje się dystrybucją takiego sprzętu. Jak napiszecie w komentarzach, że coś takiego potrzebujecie do waszego off-grida, do waszej instalacji, albo potrzebujecie pomocy w instalacji, w montażu, myślę, że Marcin do was się odezwie i jakiś tam kontakt do was sobie na spokojnie złapie. Tak więc tutaj muszę Marcinowi mega, mega podziękować, bo bez niego temat by praktycznie w ogóle nie ruszył. A tak, jest szansa, że do tego 2024 dam radę skompletować cały sprzęt. Będę sobie powoli te pieniądze odkładał i mam nadzieję, że uda się to spiąć. W tym samym momencie zapraszam was na moją zrzutkę. I nie przeszkadza wam wpłacenie tam jakiejś symbolicznej kwoty na tą zrzutkę, albo nawet zwykłe udostępnienie, które też bardzo pomoże, bo może ona wtedy trafić gdzieś dalej. To bardzo was zapraszam, zapoznajcie się z tą zrzutką. Każda pomoc w tym kierunku na pewno przyspieszy kompletowanie urządzeń do budowy, a z kolei ja będę mógł wam potem pokazywać taki montaż, jeżeli was interesuje. I tutaj bym chciał jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Wrzuciłem taki post na grupę, na naszą grupę Giełda, ponieważ w związku z tym, że ja już zakończyłem tutaj budowę tego magazynu, wszystkie ogniwa, jakie miałem, wpakowałem w ten magazyn. Jest ich prawie 6000, 5800 z kawałkiem. Nie zostało mi w ogóle żadnych zapasów, a wpadł mi taki fajny projekt do zrobienia dla mojego znajomego. Ten projekt to przebudowa baterii rowerowej, niklowo-kadmowej na litowo-jonową. Obiecałem już mu, że to zrobię, więc słowa dotrzymać muszę, jednak nie miałem ogniw. I tutaj wrzuciłem na naszą grupę takie ogłoszenie, jeżeli ktoś ma stare ogniwa, stare baterie do rozebrania, do przetestowania i mógłby mi je nieodpłatnie przekazać, bardzo chętnie bym z tego skorzystał, ponieważ moje zasoby się skończyły. A nie chciałbym obciążać znajomego kosztami ogniw, bo po prostu robię mu to też za darmo. On tylko mi oddaje za materiały. Robię to w formie przysługi, nie potrzebuję niczego więcej. Jednak nie mam ogniw. Odezwał się tutaj Adrian. Także Adrian, dzięki, ogniwa dotarły. Także będę miał z czego wybierać. Wszystkie ogniwa już mają zmienione koszulki, także bardzo ładnie, fajnie, dzięki. Są to ogniwa Panasonica o bardzo fajnych pojemnościach, w granicach od 2000 do nawet 3000 mAh. Ja będę szukał takie w granicach 2800 do 3 i z tego będę składał tą baterię. Jeżeli tylko macie podobną baterię, interesuje was, jak to będzie robione, na pewno z czasem taki film na kanale się pojawi. Na razie po prostu testuję te ogniwa, oklejam, odłożę je na 2-3 tygodnie, aby sprawdzić ich upływność i już będę się zabierał powoli za projekt. Projekt, który czeka już od marca na realizację, niestety ja już jestem przygotowany, brat jeszcze tam jakieś dopina rzeczy, buduję konstrukcję do montażu paneli, więc wszystko mam przygotowane, czekam tylko na sygnał i działam. O, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, jak widzicie, kolejny elemencik. Coś dużo się tego niebieskiego zrobiło, tak? Mamy tutaj. I to chyba będzie wszystko ode mnie w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że zmiany wam się spodobają, a przynajmniej nie będziecie mieli tych zmian mi za złe. I zrozumieliście mój punkt widzenia i sytuację, w jakiej się po prostu znalazłem. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w następnych materiałach, które na pewno pojawią się za jakiś czas na kanale. Hej!